Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję klawiatury Rappu V700. Jest to jeden z najnowszych modeli należący do serii Vipro i klawiatura taka ma kosztować oficjalnie jakieś 400 zł, czyli jak na klawiaturę mechaniczną taka cena średnia. Ani dużo, ani mało. Jak widzicie, klawiatura wyróżnia się fajnym designem oraz przełącznikami mechanicznymi Kale Yellow, które wytrzymują aż 50 milionów kliknięć, a siła aktywacji to 50G. Przy okazji od razu posłuchajcie sobie, jak ta klawiatura pracuje. Jak na klawiaturę mechaniczną nie jest jakaś specjalnie głośna, tak więc to jest oczywiście plus. Nie ma co prawda podświetlenia, za to ma całkiem fajne oprogramowanie, które zobaczycie też za chwilkę. Nie mamy tutaj też żadnych dodatkowych rzeczy typu porty USB i klawisze do makr. Za to mamy kilka klawiszy multimedialnych, które pokażę za chwilę. Najpierw jednak pokażę wam kabel, który ma około 2 metrów. Jest naprawdę elastyczny, zakończony pozłacanym wtykiem USB. I mamy też taki pasek do spięcia na zamiaru kabla. Jest fajne właśnie to, że ten kabel jest elastyczny i nam nie przeszkadza w uporządkowaniu w porównaniu z innymi klawiaturami, gdzie te kable bywają naprawdę bardzo, bardzo sztywne. Klawiatura też ma niezłą przyczepność do biurka. Na podwyższeniach jest trochę gorsza, natomiast bez jest zdecydowanie lepiej i trzyma się po prostu jak przyklejona. Pomimo, że ma tylko dwie takie gumki z przodu klawiatury, z tyłu ma tylko takie plastikowe wypustki i podwyższenia, które nie są gumowane. Mimo wszystko sprawdza się to dobrze. Nie jest podświetlana, natomiast ma bardzo wyraźną czcionkę, jak widzicie. Tak więc nie ma problemu z odnalezieniem się. Skok tej klawiatury jest dość duży, natomiast aktywacja standardowo, jak to w przełącznikach mechanicznych, następuje po przebyciu jakieś 2 mm przez klawisz. A przy okazji jest w miarę cicha jak na mechanika, dlatego dobrze się nadaje i do grania, i do normalnego użytkowania, pisania tekstów, czy po prostu pracy w Windowsie. Jeśli chodzi o układ klawiszy, mamy mały Enter, duży Backspace, duże Shifty i standardową spację. Mamy też klawiaturę numeryczną, czego nie miała chociażby wersja V500. Mamy też troszeczkę multimediów, dosłownie 4 klawisze. Ten odpala nam program do multimediów, domyślnie Windows Media Player. Tutaj mamy wyłączenie dźwięku całkowite. Mamy wyłączenie klawisza Windows oraz tryb gamingowy. Natomiast szkoda, że zabrakło chociażby 2 klawiszy do regulacji dźwięku, czyli głośniej, ciszej. To akurat mi osobiście by się bardzo przydało. Zapraszam was teraz na prezentację oprogramowania, a potem widzimy się w podsumowaniu recenzji. Przy pomocy panelu sterowania możemy w pełni skonfigurować klawiaturę mechaniczną Rappu V700. Przede wszystkim możemy wybrać częstotliwość próbkowania, w łatwy sposób nagrać i zapisać makra, a także ustawić funkcję dla każdego pojedynczego klawisza na klawiaturze. Więc moi drodzy, pora na podsumowanie. Według mnie klawiatura Rappu V700 jest to naprawdę ciekawy produkt. Wykonana jest bardzo solidnie, pomimo że nie ma podświetlenia, dodatkowych klawiszy do makr, portów USB i innych takich rzeczy. Jest to naprawdę solidny kawałek sprzętu. Do tego ma też całkiem fajnie pracujące, dobrze sprawdzające się w akcji przełączniki Kale Yellow, które przypomnę wytrzymują aż 50 milionów klików. Dla osób lubiących prostotę, ale jednocześnie funkcjonalność, klawiatura idealna. Ja osobiście mogę ją polecić, ponieważ mi korzystało się z niej naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję wam za obejrzenie tej recenzji, a więcej w pełnym artykule na portalu wideotesty.pl. Link do tego artykułu macie jak zwykle w opisie filmu, tak więc zachęcam was do wchodzenia. Pozdrawiam was, cześć!